Drogie dzieci, szanowni państwo, witam serdecznie z Warszawy, z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ja się nazywam Michał Modrzejewski i będę miał przyjemność dzisiaj z wami poprowadzić zajęcia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przekazuję w tym momencie głos panu ministrowi Gajadurowi, który ma również kilka słów wam do powiedzenia. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, drogie dzieci. Cieszymy się, że możemy poprowadzić tę lekcję dla was. Ja chciałem przywitać bardzo serdecznie naszych gości. Pana ministra Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. Pana ministra Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Oraz panią prezes Polskiego Radia, panią Agnieszkę Kamińską. Szanowne dzieci, szanowni państwo, dzisiaj jest wyjątkowy dzień. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który przypada w dniu 6 maja. Inspekcja Transportu Drogowego od dawna włącza się w inicjatywy, które mają na celu poprawiać bezpieczeństwo na polskich drogach. Od grudnia rozpoczęliśmy lekcje BRD online dla dzieci w Polsce. Dzisiaj nowy projekt, z którym wychodzimy poza granice naszego kraju. Chciałem serdecznie podziękować panu ministrowi Andrzejowi Adamczykowi, który od dawna wspiera wszelkie inicjatywy, które poprawiają bezpieczeństwo na polskich drogach. Pan minister wielokrotnie uczestniczył w różnych wydarzeniach, akcjach Inspekcji Transportu Drogowego i też właśnie w wydarzeniach edukacyjnych. W grudniu, kiedy ruszyliśmy z tym projektem, pierwszą lekcję poprowadziliśmy z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem. Pan minister Przemysław Czarnek również włącza się w te działania na początku stycznia, kiedy były ferie dla dzieci. Rozpoczęliśmy tego typu lekcje dla dzieci, które przebywały na półkoloniach. I chciałem serdecznie podziękować Ministerstwu Edukacji i Nauki za rozpropagowanie tej idei, za pomoc w dotarciu do półkolonii, do szkół, która jest nam okazywana przez ministerstwo. Bardzo również serdeczne podziękowania również składam pani prezes Agnieszce Kamińskiej, prezes Polskiego Radia. Polskie Radio wypełnia swoją misję edukacyjną. Na antenach Polskiego Radia wielokrotnie możemy usłyszeć przekazy, które mówią, jak bezpiecznie podróżować, jak bezpiecznie zachowywać się na drogach. Polskie Radio nie tylko informuje, ale również edukuje. I to jest właśnie bardzo ważna działalność Polskiego Radia. 16 października ubiegłego roku ruszyło Polskie Radio Kierowców, które dociera tak naprawdę nie tylko do kierowców na terenie naszego kraju, ale do kierowców na całym świecie. Polskie Radio Kierowców jest słuchalne na całym świecie i tak jak powiedziałem, jest to doskonałe wykonywanie misji Polskiego Radia. Również na koniec podziękowania dla stacji TVP Info, która też na bieżąco informuje, edukuje. Możemy zawsze liczyć na wsparcie kanału TVP Info. Nie tylko to wsparcie informacyjne, ale właśnie to edukacyjne, bo ta edukacja jest jedną z najważniejszych rzeczy. I właśnie lekcje BRD online, edukacja tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jestem przekonany, że przełoży się w przyszłości na to, że te dzieci, które biorą udział w tych lekcjach, będą odpowiedzialnymi uczestnikami ruchu drogowego, będą odpowiedzialnymi pieszymi, rowerzystami i kierowcami. Na początek bym poprosił o zabranie głosu pana ministra Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Proszę bardzo, panie ministrze. Bardzo dziękuję, kochani nasi uczniowie na Łotwie, na Ukrainie i we Francji. Jesteśmy u krokodyli, jak widzicie. To był naczelny krokodyl, ale bardzo przyjazny. Dlaczego krokodyl? Bo są ubrani na zielono i tak się ich w Polsce nazywa, krokodyle. Stąd też lekcja Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka. I dzisiaj ten krokodyl będzie się gdzieś tutaj cały czas przemieszczał wśród nas, ale powtarzam, bardzo bezpieczny krokodyl, bo o bezpieczeństwo chodzi. Chodzi o to, żebyśmy się uczyli z tym krokodylkiem Tirkiem bezpieczeństwa na drodze, bezpieczeństwa na chodniku.
No bo od tego, czy my będziemy potrafili się bezpiecznie zachować na drodze, na chodniku, zależy to, czy rzeczywiście będzie bezpiecznie w ogóle w naszym środowisku. A ponieważ wy jesteście wspaniałą przyszłością Polski, tam na Łotwie, tam na Ukrainie i tam we Francji, to zależy nam na tym, żebyście również wy bezpiecznie zachowywali się na ulicy, na chodniku, w szkole, czy blisko domu, bo po prostu na was liczymy. Jesteście naszą wspaniałą wartością. Z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem w przyszłym tygodniu spotykamy się wraz z zespołami, które będą pracowały nad tym, co jeszcze zrobić w podstawach programowych, w tym, czego się uczycie, żeby zwiększyć liczbę godzin dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konkretne projekty są. Wszystko dla waszej przyszłości, bo jeszcze raz powtarzam, jesteście naszą dumą i wspaniałą przyszłością tam na Łotwie, tam na Ukrainie i tam we Francji. I cieszę się bardzo, że możemy tu razem z wami w tych lekcjach Bezpieczna Szkoła Krokodylka Tirka u naszych krokodyli uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Poproszę o zabranie głosu pana ministra Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. Dziękuję bardzo. Podobnie jak pan minister zwracam się do naszych bezpośrednich odbiorców, młodych uczestników ruchu drogowego zgromadzonych w polskich szkołach poza granicami naszego kraju, ale także tych, którzy oglądają nas za pośrednictwem polskiej telewizji, czy też słuchają za pośrednictwem polskiego radia. 6 maja, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, jest takim szczególnym momentem, kiedy należy przypominać o tym, że wiedza na temat ruchu drogowego, kultura uczestniczenia w ruchu drogowym, kultura osobista, baczna uwaga, roztropność mają znaczenie, szczególne znaczenie w utrzymaniu bezpieczeństwa na drogach w Polsce, ale nie tylko, w każdym miejscu, w którym się znajdujemy. Pragnę przytoczyć kilka takich danych, które są danymi dramatycznymi. W Polsce w ubiegłym roku doszło do ponad 23 tysięcy wypadków drogowych. Poszkodowanych zostało ponad 24 tysiące osób, z czego prawie że półtora tysiąca osób straciło życie. 2,5 tysiąca straciło życie, a 1,5 tysiąca wypadków drogowych to wypadki z udziałem dzieci do 14 roku życia. To absolutnie dramatyczne informacje. My to musimy zmienić i zmieniamy to, prosząc was, bo przecież jesteście uczestnikami ruchu drogowego, prosząc was młodych, którzy jesteście również naszą nadzieją na przyszłość, o to, abyście bardzo roztropnie zachowywali się na drodze, abyście zwracali, kiedy należy rodzicom uwagę, że należy jechać wolniej, że należy bacznie strzec, uważać na przejściach dla pieszych. Pokonując przejścia dla pieszych, czy piechotą, czy samochodem, należy uważać, aby nie doprowadzać do sytuacji trudnych. Chciałem bardzo podziękować Inspekcji Transportu Drogowego za tą inicjatywę. Ona jest bardzo potrzebna. Jak za chwilę zobaczycie, będziemy mieli okazję do tego, żeby się poprzez zabawę kolejny raz edukować w zakresie bezpieczeństwa na drogach. Życzę powodzenia i życzę wam bezpiecznych dróg do szkoły, bezpiecznych dróg na wakacje, bezpiecznych dróg, kiedy udajecie się do babci, dziadka, czy też z rodzicami na krótki weekend. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze i poproszę panią prezes Polskiego Radia, panią Agnieszkę Kamicką. Szanowni państwo, edukacja i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo drogowe, a zwłaszcza bezpieczeństwo tych najmłodszych użytkowników dróg, bardzo mocno wpisuje się, wręcz w naturalny sposób jest wpisane w misję Polskiego Radia jako nadawcy publicznego. Dlatego tym bardziej mi miło, mnie jako prezesowi, ale też wszystkim pracownikom i współpracownikom Polskiego Radia, że możemy być patronem medialnym tak fantastycznej inicjatywy. Bo rzeczywiście Polskie Radio to przecież towarzyszy już od kilkudziesięciu lat
użytkownikom dróg, kierowcom. Wystarczy wspomnieć kultową, słynną audycję tuż przed każdą pełną godziną w programie pierwszym Polskiego Radia, Radio Kierowców, które nadaje raporty drogowe z całej Polski, ale też z Europy, bo dzięki długim falom, na których nadaje radiowa jedynka, jest dostępne rzeczywiście w całej Europie. Ale to także Polskie Radio Kierowców, o którym pan minister Alwin Gajadur powiedział, które nadaje całą dobę, co 15 minut serwisy informacyjne, poradnikowe audycje i mnóstwo fantastycznej muzyki do jazdy. Ale to też Polskie Radio Dzieciom. Tak, Polskie Radio Dzieciom także nadaje audycje między innymi związane z bezpieczeństwem drogowym. Mówi, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, jak bezpiecznie jeździć na rowerze. Także gości czasami, jak tylko jest to możliwe, krokodylka, tirka, i żeby dzieciom opowiadać o tym właśnie, jak się bezpiecznie zachowywać. W związku z tym bardzo, bardzo dzieci zachęcam do Polskiego Radia Dzieciom, żebyście posłuchały tych audycji, dowiedziały się dużo więcej. A Polskie Radio zawsze będzie pełniło misję, zawsze będzie się wpisywało w edukację, w bezpieczeństwo, bo to są najważniejsze kwestie, którymi żyjemy, które są wpisane w misję Polskiego Radia. Bardzo dziękuję. Pani prezes. Tak jak, szanowni państwo, tak jak mówiłem na początku, lekcje bezpieczeństwa online rozpoczęliśmy w grudniu. Do chwili obecnej w tych lekcjach wzięło udział już ponad 8 tysięcy dzieci z polskich szkół w naszym kraju. Dzisiaj wyruszamy za granicę. Zachęcamy również szkoły polskie, szkoły polonijne do zgłaszania się do nas. Takie lekcje możemy w przyszłości również prowadzić dla chętnych szkół. To jest nauka przez zabawę. Zobaczycie, dzieci, jak będzie ta lekcja wyglądała. Mam nadzieję, że będziecie bardzo zadowolone z tej lekcji. Będą konkursy, będą filmy edukacyjne. A dzisiaj również, korzystając z tego, że jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ogłaszamy konkurs literacki. Konkurs na opowiadanie lub bajkę dotyczącą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ten konkurs będzie dedykowany dla dzieci w wieku od 10 do 15 lat w trzech grupach wiekowych. Szczegóły tego konkursu znajdziecie na naszej stronie internetowej gitd.gov.pl w zakładce Edukacja. I do 4 czerwca można przysyłać pracę, czyli krótkie opowiadanie na adres konkurs@gitd.gov.pl. Czekamy na wasze wypracowania. Mamy nadzieję, że sporo opowiadań do nas wpłynie. Honorowy patronat nad konkursem objęła małżonka prezydenta RP, pani Agata Kornhauser-Duda. Honorowy patronat objęło również Ministerstwo Edukacji i Nauki. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Więc zachęcamy do udziału w konkursie. Ja mam nadzieję, że nasze działania, które nie tylko kontrolne, bo Inspekcja Transportu Drogowego od lat jest na drogach, od lat prowadzimy kontrole, ale poprawa bezpieczeństwa to nie tylko kontrole, to również edukacja. I mam nadzieję, że te działania edukacyjne przyczynią się do stopniowej poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach. Ale żeby nie przeciągać, drogie dzieci, szanowni państwo, zapraszamy na naszą lekcję BRD online. Proszę bardzo. Drogie dzieci, myślę, że powolutku możemy zaczynać. Ja na początku naszych zajęć chciałbym wam troszkę opowiedzieć o naszej pracy. Czym my jako Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce się zajmujemy? Na początku może pokażę wam, jak wygląda nasz radiowóz. To jest taki biało-zielony bus, który ma z tyłu przyciemniane szyby. Jest biało-zielony, tak? I nim
w nim mamy mobilne biuro na kółkach. Także są normalnie fotele, jest dostęp do internetu, są komputery, jest drukarka. Także w takim oto pojeździe my pracujemy przede wszystkim na autostradach i na drogach ekspresowych. Więc jak kiedykolwiek będziecie miały okazję przejeżdżać przez właśnie nasz kraj, zobaczycie taki oto pojazd, to znaczy, że właśnie to z nami macie zajęcia. No i co my takiego robimy, słuchajcie, na drogach? Otóż my przede wszystkim kontrolujemy takie bardzo, bardzo duże pojazdy. To są ciężarówki, to są autokary, to są lawety, to są chociażby autobusy miejskie. Wszystkie te duże pojazdy my sprawdzamy, my zatrzymujemy, weryfikujemy w nich, czy są dobre opony, czy działają hamulce, czy nic na drogę się nie wysypuje chociażby z takiego pojazdu, tak? Wszystko to sprawdzamy, sprawdzamy również czas pracy kierowców, zatrzymujemy cysterny, badamy, czy nic się tam z nich nie wylewa na drogę, niebezpiecznych żadnych substancji. Także mamy troszkę pracy i kierowcy, których my zatrzymujemy, nazywają nas krokodylami. No z racji tego zobaczcie, że mamy takie zielone mundury. Tak się przyjęło, że no my jesteśmy krokodylem, mamy taki właśnie zielony kolor i wzięliśmy sobie właśnie tego krokodyla na maskotkę i nadaliśmy mu imię Tirek. Od właśnie tych ciężarówek potocznie nazywanych tirami nadaliśmy mu imię Tirek i w tym momencie Tirek chciałby was zaprosić na odcinek swoich przygód. Obejrzymy sobie bajkę, do której ja będę miał pytanie, więc oglądamy uważnie. Patrz, szkoła nas już woła! Hej! Samochody pędzą jak szalone! Jak tu przejść na drugą stronę? Zebro, jak ty się zmieniłaś? Kilka pasów na drodze zgubiłaś. Dziś przez pasy równym krokiem idziemy. Tylko wtedy bezpieczni będziemy. Cześć! Serwus! Przechodź przez ulicę na pasach dla pieszych. Na wycieczkę dziś jedziemy. Piłkę, rower spakujemy. Zapnij pasy. Co tam pasy? Zapinają mnie cieniasy. Patrz, na drodze mały kotek. Zahamował wóz z łoskotem. Ojej, moja biedna głowa. Nie była na to zdarzenie gotowa. Gdybyś pasy zawsze zapinał, dziś wulkanu byś nie przypominał. Zapinaj pasy dla własnego bezpieczeństwa. Dobrze, drogie dzieci, to ja mam pierwsze pytanie, które będzie dotyczyło naszej postaci tutaj, krokodylka Tirka. Może ktoś ze szkoły z Francji, z klasy pani Grażyny mi odpowie, czy nasz krokodyl w tej chwili ma dobrze zapięte pasy? Jak myślicie? Dobrze ma zapięte pasy, tak? Według was. No niestety, to nie jest dobra odpowiedź. Przyjrzyjcie mu się uważnie i zwróćcie uwagę, że on ten górny pas ma pod pachą. On powinien przechodzić przez środek ramienia, prawda? Powinien przechodzić tutaj. Nie może być schowany pod pachą. No Tirek tak stwierdził, że będzie miał rączki na wierzchu, żeby tutaj fajnie można z misiem się pobawić, no ale pas powinien być nie dość, że zapięty, to powinno to być zrobione prawidłowo. Więc pamiętamy, że tak jak Tirek w tej chwili, pasa nie zapinamy. No super, słuchajcie, to przejdziemy teraz do właściwej części prezentacji, którą poprowadzi z państwem pan minister Alwin Gajadur. Panie ministrze, oddaję głos. Proszę. Drogie dzieci, będą jeszcze zagadki, będą pytania. Mam nadzieję, że będziecie odpowiadać na nie śpiewająco. Teraz takie krótkie przypomnienie pewnie rzeczy, o których wiecie, ale nigdy za dużo tej wiedzy. Jeżeli przechodzicie na drugą stronę ulicy, to co musicie zrobić? Trzeba się przede wszystkim co? Zatrzymać. I trzeba się upewnić, czy nie jedzie jakiś samochód. Czyli zatrzymujemy się, patrzymy w lewo, potem w prawo i dla własnego bezpieczeństwa jeszcze raz dobrze spojrzeć w lewo,
i przechodzimy wtedy na drugą stronę ulicy. Czy tak przechodzicie? Kto tak przechodzi, rączka w górę? Pamiętam. Brawo. Czyli brawo. Wszyscy tak przechodzą. To bardzo dobrze. Pamiętajcie, to są podstawowe zasady, bo jeżeli byście się nie byście nie spojrzały w lewo, w prawo, w lewo, no mogłoby dojść do potrącenia. Czy wiecie, jak nazywa się pieszych i rowerzystów, motorowerzystów? Kto wie? Rączka w górę. No tutaj widzę, chyba Daria Rude się zgłasza. No proszę bardzo. Jak się nazywa takie osoby, które poruszają się po drodze? Na rowerze, są pieszymi, rowerzystami. To są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Dobrze, to idziemy dalej z prezentacją. Jeżeli przechodzicie przez pasy, musicie zachować szczególną ostrożność, ale nie możecie też używać pewnych rzeczy. Czego na przykład na pasach nie powinno się używać? Kto wie, rączka w górę? No na przykład służy do dzwonienia. Często pewnie korzystacie z tego. Co to jest? Co to jest? No na przykład właśnie telefon, prawda? Czyli one mogą, te elementy mogą ograniczyć wam, zaburzyć waszą koncentrację i może dojść do, niestety, do wypadku. Czyli jest to na przykład telefon. Nie powinniście też przechodząc rozmawiać między sobą na pasach, bo może dojść niestety do potrącenia. Więc o tym, dzieci, zawsze pamiętajcie. Wtedy będziecie bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego. Czy lubicie grać w piłkę? Kto lubi grać w piłkę? A czy gracie w piłkę przy ulicy? Czy powinno się grać w piłkę przy ulicy? Jak myślicie? No nie, właśnie. A dlaczego? Dlaczego nie powinno grać się w piłkę przy ulicy? Bo można. Kto odpowie? Dlaczego nie można grać no właśnie. W ulicy? Bo może nas potrącić. No właśnie, może nas potrącić samochód, może piłka wlecieć pod samochód i nagle za nią dziecko poleci, więc nie gramy w piłkę na ulicy. I tutaj widzicie, jak zwierzątka sobie rozmawiają. Zahamowało auto na maksa. Kierowca do nas leci. Uważajcie, drogie dzieci. Niebezpieczne to na drodze zabawy. Piłka najlepiej pasuje do trawy, czyli jeżeli chcecie grać w piłkę, to zawsze wybierajcie boisko daleko od drogi, tak żebyście były bezpieczne. Czy nosicie elementy odblaskowe? Do czego są elementy odblaskowe? Żeby, kto wie? Widzę, że tutaj jest ręka w górze. Marta się zgłasza. No właśnie, do czego jest element odblaskowy? Daria się zgłasza. Dlatego, że kiedy jest noc, odblaski... Kierowca widzi takie dziecko, które ma odblaski. Bardzo dobrze, czyli one się w nocy, po zmierzchu. Powinniśmy takie elementy używać. I o tym wam powie krótko pan inspektor, jakie mamy elementy odblaskowe. Tak jest, ja wam może pokażę, jakie mogą być elementy odblaskowe. Zobaczcie, mogą być chociażby takie kamizelki, tak? Spójrzcie, ta jest akurat troszkę taka, może i na mnie za mała. Natomiast zobaczcie, ona też jest z krokodylkiem Tirkiem. Ma tutaj dwa takie odblaskowe pasy. Można założyć sobie na rowerek czy na hulajnogę. Bardzo fajny odblask to też, słuchajcie, worek. Można sobie strój na WF schować, czy buciki, tak? Taki worek i on też jest odblaskowy, zamknąć go, założyć na plecy i będziemy widoczni. Natomiast chyba takim najbardziej uniwersalnym odblaskiem jest taka bransoletka, taka opaska, tak? Możemy ją sobie założyć na rączkę, na nogę, na rower, na hulajnogę, na plecak, wszędzie, gdzie nam się podoba, gdzie będzie ten odblask widoczny.
Także są przeróżne odblaski. No właśnie, Daria się zgłasza. Czy Dario nosisz odblaski? Trzeba mikrofon włączyć. Czy nosisz, właśnie, czy nosisz odblaski? Trzeba odpowiedzieć, ale to zostawiałeś, Daruczku. Tak? Nie, ja nie noszę takie... Ale to trzeba, no właśnie, ale to dobrze, żebyś nosiła. Bo może wyślemy Darii takie. To wyślemy, tak właśnie, jest, wyślemy odblasku, ta... Bo może Daria jeszcze nie ma odblasku, właśnie. Więc... To wyślemy, żebyś... Jak ci wyślemy, będziesz nosiła takie odblaski? Będziesz nosiła. No mam nadzieję, że będziesz nosiła. Jak wieczorem wyjdziesz na przykład po zmierzchu na ulicę, no to warto, żebyś taki odblask miała. No dobrze, czyli wiecie, jak wyglądają, jakie są elementy odblaskowe. Tutaj możecie taką krótką historyjkę posłuchać. Nie nosisz odblasków, powinieneś się wstydzić, głuptasku. Noś odblaski, bądź widoczny. Bezpieczny na drodze, ten, kogo widzą kierowcy. Lubicie jeździć na rowerze? Kto lubi jeździć na rowerze, rączka w górę. No. Sporo. Pan minister się Pan minister też lubi. I drugi pan minister, i pani prezes też. Super. To może pan inspektor zapyta się dzieci, jakie elementy właśnie z tej planszy pasują, powinny być w rowerze. Tak jest. Ja widzę, że bardzo dużo dzieci się zgłasza, też by chciało powiedzieć. To jest 5 elementów, w które wyposażony powinien być rower oraz rowerzysta, żeby pójść na wycieczkę rowerową, żeby móc się przejechać. No i może odpowie mi tutaj klasa. Słuchajcie, z Ukrainy może zapytamy. Tu mamy podpis liceum numer 3. Prosimy o włączenie dźwięku. I zobaczymy, co dzieci nam mają do powiedzenia. Dzwonek. Dzwonek, pięknie. Mamy Brawo. Pierwszą rzecz. Super. Kask. Pięknie. Brawo. Jest kask. Druga rzecz. Druga rzecz. Co jeszcze? Żele. Co jeszcze? Żele. A czy taka kamizelka, jak pokazywałem, by się przydała na rower? Kamizelka też tak się jest, przyda, kamizelka też się przyda. No i zostały nam dwie rzeczy, w które powinien być wyposażony rower. Dodam, że to są dwie praktycznie te same rzeczy, tylko różnią się jednym szczegółem. Czy co jeszcze? Potrzebne będą, słuchajcie, światełka na rowerze, tak? Z przodu barwy żółtej bądź białej, natomiast z tyłu światełko czerwone. I tak będziemy mieli w pełni wyposażony rower. No właśnie, i jeżeli będziecie wybierały się na przejażdżkę rowerową, pamiętajcie, żeby rower mieć, żeby mieć takie elementy na rowerze. No i oczywiście dobrze, żebyście miały kask no, dla waszego bezpieczeństwa i kamizelkę odblaskową. Brawo. To teraz się was zapytam, jaki jest numer alarmowy w Unii Europejskiej? Może Francję się zapytamy. Właśnie, może Francję się zapytamy. Jaki jest numer alarmowy? Jakby coś wam się stało, jakby było jakieś niebezpieczeństwo. Z klasy pani Jolanty może poprosimy Francję. 112, dobrze, brawo. 112. Numer 112, który jest numerem alarmowym w Unii Europejskiej. A jeżeli byście przyjechali do Polski, to jeszcze pamiętajcie o takich numerach innych służb ratunkowych. Czy może ktoś wie, jaki to jest numer? Na przykład, jaki numer jest na policję? Na policję. 997. Straż pożarna 998, a pogotowie ratunkowe 999. Więc oby wam te numery nie były nigdy potrzebne, żebyście nie musieli z nich korzystać, ale jakby doszło do jakiejś sytuacji, gdzie trzeba wezwać pomoc, to dobrze, żebyście te numery dzieci znały.
To teraz pan inspektor właśnie też kilka słów dopowie o numerze alarmowym. Tak jest. Jeżeli zadzwonimy na taki numer, to musimy oczywiście pamiętać o przedstawieniu się. Mówimy, kim jesteśmy, tak? Mówimy, ile mamy lat. O tym też nie możemy zapomnieć. W jakiej w ogóle sprawie dzwonimy, tak? Musimy też powiedzieć, dlaczego i po co się wydarzyło. I pamiętamy, że ten numer nie służy absolutnie do żartów. Taki numer alarmowy może komuś uratować życie, więc dzwonimy tylko i wyłącznie w sytuacjach, gdzie no, taka dana służba będzie nam niezbędna, tak? Czy policja, czy straż pożarna, czy pogotowie ratunkowe, tak? Także o tym musimy pamiętać, słuchajcie. Pamiętajcie o tym, dzieci. I teraz takie krótkie podsumowanie. Za chwilę panowie ministrowie będą dla was mieli zagadki, więc mam nadzieję, że śpiewająco odpowiecie. A krótkie podsumowanie, jak zachowywać się na drodze, czyli to, o czym mówiliśmy. Przechodzimy przez ulicę w miejscach do tego wyznaczonych. Nosimy wieczorami elementy odblaskowe. Nie bawimy się w pobliżu drogi ani jezdni. Jeżeli gramy w piłkę, to na boisku. Zapinamy pasy bezpieczeństwa w samochodzie. I powinniście być pod opieką dorosłych, gdy uczestniczycie w ruchu drogowym. To jest krokodyl T-Rex. Dziś pokażę wam, jak bezpiecznie korzystać z dróg. Zaczynamy! Poruszanie się po drodze to prosta sprawa, jeśli zna się podstawowe zasady. O czym musimy pamiętać codziennie, kiedy wychodzimy z domu? Po pierwsze, dojdź do skraju jezdni i zatrzymaj się w bezpiecznej odległości. Spójrz najpierw w lewo, potem w prawo i znów w lewo. Zaczekaj, aż nic nie będzie jechać. Wtedy możesz energicznie, bez zatrzymywania, przejść przez jezdnię. A jak wyglądałoby to na przejściu z sygnalizacją świetlną? Tutaj sytuacja jest ułatwiona. Kiedy widzisz czerwone światło, pod żadnym pozorem nie możesz przejść przez jezdnię. Dopiero teraz bezpiecznie możemy przejść przez pasy. Ale pamiętaj, że cały czas musisz obserwować, co dzieje się na jezdni. Niestety, nie możemy ufać wszystkim kierowcom. Ktoś mógłby na przykład się zagapić. Poruszanie się po chodniku to bardzo prosta sprawa. Należy uważać na pozostałych pieszych i rowerzystów. Sytuacja się komplikuje, kiedy chodnika nie ma i musimy poruszać się poboczem. Ważne jest, aby iść lewą stroną jezdni, tak aby obserwować samochody nadjeżdżające sprzeciwka. Należy się poruszać jak najdalej krawędzi jezdni. Mimo że pobocze ma często gorszą nawierzchnię, jest bezpieczniejsze od jezdni. Musimy także zadbać o naszą widoczność i tutaj niezbędne jest używanie odblasków. Nie tylko po zmroku, szczególnie że odblaski są super, a do tego dzięki nim jesteśmy bezpieczni. Chusty, kamizelki odblaskowe, opaski, im więcej tym lepiej. Dzięki nim kierowcy mogą cię zauważyć z bardzo dużej odległości. Warto mieć odblaski i z przodu, i z tyłu, na przykład na plecaku. Wyjeżdżając na wycieczkę lub dojeżdżając do szkoły autokarem, również musicie pamiętać o zasadach bezpieczeństwa. Oto kilka zasad, które powinieneś znać. Na miejscu zbiórki należy zachowywać się grzecznie. W każdej chwili może podjechać autokar. Stój razem z resztą grupy i słuchaj poleceń opiekuna. Przed podróżą poproś rodziców, aby wezwali patrol Inspekcji Transportu Drogowego. Starsi koledzy Tirka sprawdzą, czy autobus jest w dobrym stanie technicznym, a kierowca bezpiecznie zawiezie was do celu. W autobusie zajmij wybrane miejsce i zapnij pasy, jeżeli są dostępne. Pamiętaj, że nie wolno chodzić po autobusie podczas jazdy. Może on w każdej chwili gwałtownie zahamować. Jeżeli zauważysz jakieś niebezpieczeństwo, zgłoś je opiekunowi. Nieważne, czy jeszcze podróżujesz w foteliku, czy możesz już podróżować bez, w każdym przypadku musisz mieć dobrze zapięte pasy. Dorośli na pewno zadbają o waszą bezpieczną podróż w foteliku. Jednak jeżeli jesteś większy, sam musisz o to zadbać. Usiądź wygodnie i poprawnie zapnij pasy. Dolny pas, biodrowy, nie może przebiegać po brzuchu. Należy go ułożyć poniżej kości biodrowych. Ten dłuższy pas, barkowy, nie może przebiegać za blisko szyi. Najlepiej zapięty przebiega od środka ramienia. Jeżeli zauważysz, że ktoś popełnia błędy w zapinaniu pasów, przekaż mu wskazówki Tirka. Zabawa na podwórku to świetna sprawa. Można się wybiegać i pograć w piłkę, jednak i tu należy pamiętać o ważnych zasadach. Nie wolno bawić się w pobliżu jezdni. Chodzi o wasze bezpieczeństwo i spokój waszych rodziców, którzy ufają wam na tyle, że możecie sami wychodzić z domu. Bawcie się na placach zabaw, boiskach, na podwórkach i w przestrzeniach pomiędzy blokami.
gdziekolwiek, byle z dala od jeżdżących aut. Zanim wsiądziesz na rower, koniecznie załóż kask i zawiąż sznurowadła. Tirek, teraz możesz wsiadać na rower. Do 10 roku życia możemy poruszać się tylko po chodniku. Później, kiedy zdamy egzamin na kartę rowerową, możemy jeździć również po drogach publicznych. Jednak pamiętaj, aby zawsze korzystać ze ścieżek rowerowych, kiedy są dostępne. Kiedy zbliżasz się do pasów, zejdź z roweru i przejdź przez jezdnię. Mam nadzieję, że zapamiętaliście wskazówki Tirka i będziecie bezpieczni na drodze, a także z dala od niej, bawiąc się we wskazanych miejscach. Do zobaczenia! Super, dziękujemy Tirkowi za to podsumowanie. Ja również, dzieci, was chciałem pochwalić, że tak bardzo ładnie uczestniczycie w naszych zajęciach i przygotowaliście takie świetne makiety krokodyla Tirka. Ja wam może pokażę, jaką ja mam też tutaj u siebie, bo też taką posiadam, tutaj schowaną. I chciałem wam też rzec, że no już jak tak międzynarodowo się spotykamy, to za chwilkę chciałem wam pokazać filmik, gdzie nasz krokodyl Tirek odwiedził wyjątkową osobę, która no wsparła nasze działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowym. Ta osoba mieszka na co dzień w Watykanie, więc zapraszam was do obejrzenia krótkiej relacji. Dobrze, drogie dzieci, bardzo dziękuję wam i przechodzimy do wspomnianych zagadek. Na początku chciałbym poprosić pana ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka o przeczytanie kilku zagadek dzieciom. Też dołączę się do tych podziękowań, ale stwierdzenia, że z takim podziwem obserwuję waszą uwagę. Mam na myśli dzieci, które tutaj widzimy na podglądzie za przyczyną przekazu internetowego, to ja teraz mam do was pytanie. Gdy wychodzisz na rower, zakładasz ją na siebie, żeby kierowcy cię widzieli i bezpiecznie ominęli. Cóż to takiego jest? No, zgłasza się Alex. Alex, bardzo proszę. Alex pierwszy się zgłosił. To jest kamizelka... Świetnie, Aleks, ale też widzę, że wiele innych dzieci też znało odpowiedź, bo podniosło rączkę. Ty byłeś pierwszy, najszybszy. Gratuluję. To kolejna teraz zagadka. Czarno-biała, w paski cała, zamiast biegać po Afryce, pomaga przejść przez ulicę. Kto wie, co to jest? O, cały chór. Świetnie, wszystkie dzieci wiedzą doskonale, znają odpowiedź. Trudno mi było ustalić, kto z was był pierwszy, która z was dziewczynek była pierwsza, bo wszyscy w jednym momencie odpowiedzieliście na to pytanie. To jest właśnie taka zebra, to jest przejście dla pieszych, popularnie zwane zebrą, na którym ja też tutaj stoję. No, gratuluję wam takiej znajomości rzeczy. To jeszcze jedno pytanie i myślę, że również znacie odpowiedź na to pytanie. Choć nóg nie posiada, szybko pędzi szosą. Uwaga, bo nie nogi, ale koła po szosie go niosą. Co to jest takiego? Samochód. Aleks?
Samochód, tak, samochód, znakomicie. Świetnie. Bardzo dobra odpowiedź. Widzę, że dzieci we wszystkich klasach, które biorą dzisiaj udział w naszym spotkaniu, znakomicie orientują się i odpowiadają na każde z pytań. I ostatnia zagadka. No to teraz ostatnia zagadka, ostatnie pytanie i czekam na odpowiedź. A pytanie brzmi, stoją przy drodze na jednej nodze wszystkim kierowcom ku przestrodze. Obrazki na nich rozmaite czyta kierowca zamiast liter. Cóż to jest takiego? Znaki drogowe. No głośno krzyczcie. O, już wiemy, już padła odpowiedź, że to znaki drogowe. Słuchajcie, chciałem wskazać osobę, która pierwsza się zgłosiła. A tu wszystkie dzieci wiedzą, znają odpowiedź na to pytanie. Czy krokodylek Tirek przypadkiem nie podpowiadał wcześniej, jakie absolutnie są odpowiedzi na te pytania? Absolutnie, jesteśmy zachwyceni, że no tak prawidłowo. No to znakomicie, ekstra. Znakomicie. Gratuluję wam wiedzy, gratuluję odpowiedzi na to pytania. Bardzo dziękuję. Dziękuję również panie ministrze. Zapraszamy pana ministra edukacji i nauki, pana Przemysława Czarnka. To ja mam nadzieję, że te moje zagadki też będą na tyle ciekawe, że znajdziecie na nie odpowiedź. Zagadka numer jeden. Gdy jedziecie samochodem, dba o dziecka, bezpieczeństwo i wygodę. Siedzi w nim mocno zapięte, jest zawsze uśmiechnięte. Co to takiego? Siedzonko. Fotelik, tak jest. Znakomicie. Widzę, że wszyscy używaliście takiego siedzonka czy foteliku i używacie dalej przecież, nie? Druga zagadka. Stoją przy ulicy, kolory zmieniają, kierowcom i pieszym znak do startu dają. Światło. Takie jak tutaj mamy, tak? Semafor, światło drogowe. Pięknie. Znakomicie. Też wszyscy wiedzą, wszyscy podnoszą ręce. I Daria, i Milena. Bardzo i na ładnie. Ukrainie, i na Łotwie. Znakomicie. Trzecia zagadka. Bardzo ważna. Gdy jeździsz na rowerze, zakładasz go na głowę, żeby chroniona była i w razie upadku się nie uszkodziła. Marta, powiedz. Szlem. Co takiego? Hełm? Szlem. Kask. Pamiętajcie, bardzo że zawsze dobrze. Jak się jedzie rowerem, trzeba zakładać kask, a jak ktoś nie zakłada, to trzeba mu zwrócić uwagę, bo od tego zależy życie. Można się raz przewrócić i rzeczywiście może być niebezpiecznie. Zawsze kask na głowę. I ostatnia zagadka. Tak jest. To niezwykły pojazd, chyba się zgodzicie, bo jeździć na nim mogą dziadkowie, dzieci i rodzice. Na dwóch kołach mkniesz nim po specjalnej ścieżce, w kasku i w odblaskowej kamizelce. O jakim pojeździe mówimy? Daria? Rower. Znakomicie. Gratulacje pięknie. Dla was wszystkich. Świetnie odpowiadacie. Dzięki. Super. Dziękuję panie ministrze. No i słuchajcie, mamy dla was jeszcze jedną niespodziankę, bo na naszych zajęciach pojawi się dzisiaj prawdziwy krokodyl Tirek. Mam nadzieję, że spróbujemy go sobie wspólnie wszyscy zawołać. Tirku, zapraszamy. I zobaczcie, pojawia się krokodyl i on będzie chciał przejść przez jezdnię. Zaraz zobaczymy, czy mu się uda to zrobić w prawidłowy sposób. Czy zapali się światło zielone? No jest zielone niestety dla kierowców. Czyli dla pieszych mamy światło czerwone. Tirek musi być cały czas uważny, obserwuje, co się dzieje na drodze. Zapala się światło zielone, rozgląda się, czy nic nie jedzie i można przejść. Brawo, Tirku, bardzo dobrze, super. Wita się z wami nasz krokodyl, pozdrawia tutaj z Warszawy. No i zapraszamy, myślę, panią prezes, panów ministrów na miasteczko ruchu drogowego, żebyśmy tu jeszcze wam mogli pokazać, jak wyglądają znaki u nas w kraju chociażby, tak? Także zapraszam tutaj do naszego krokodyla. Zapraszamy serdecznie. No tak. Nie na czerwonym, tak. Tak, zaczekamy. Aż jest zielone. Tak, zielone już będzie za chwilę. Za moment. Proszę bardzo. Dziękuję. I możemy. To od którego? To może ten znak, jak państwo myślicie. Od tego. Czy wiecie, dzieci, jaki to jest znak? Pies. Kto powie? No, wszyscy się zgłaszają. A czemu się nie zgłaszać?
Może no szkoła z Francji od pani Jolanty? Proszę. Co to za znak? Dobrze. Mów Hugo, głośno. Przejście za pieśń. Znakomicie, super. To może proszę pani prezes, któryś znak sobie wybierze i... O, to można tak. O. Jaki to jest znak? Co to może oznaczać? Rower. Tak, jest rower, ale co nie można... Czy można tam jeździć rowerem? Nie można. Nie można. Tak. Marta kiwa głową, Marta że nie można. Marta kiwa głową, że nie. Czyli nie można po tej drodze jeździć rowerem. Zakaz jazdy rowerem. Panowie ministrowie, proszę jakieś... O, znaki. Mi się ten podoba. Co to takiego? Rondo, tak? Można jechać zgodnie ze wskazówkami, tak? Świetnie. Dokładnie. Rondo. Panie ministrze. A, to dwa znaki, pan minister. Tak, to, mnie się podobają te dwa znaki. Powiedzcie, co oznacza ten znak? Powiedzcie, co oznacza ten znak? Znakomicie. Kto to powiedział? Świetnie. Znakomicie. Brawo. Uwaga na przejście dla pieszych. Pamiętajcie, kiedy będziecie jechali z rodzicami samochodem, to zobaczycie taki znak. Zwróćcie uwagę, mamie, czytacie, że niedaleko będzie przejście dla pieszych. A ten znak co oznacza? Co oznacza ten znak? Nie wolno zostawić samochód. Znakomicie. Kto to powiedział? Ja. Bardzo dobrze. Znakomicie. Zakaz zatrzymywania i postoju. Pamiętajcie, jak tatuś czy mamusia, czy ktoś, kto z wami pojedzie, będzie zatrzymywał samochód i zobaczycie taki znak, a on go przeoczy, to zwróćcie uwagę, że tutaj nie można się ani zatrzymywać w tym miejscu, ani też parkować pojazdu. Bardzo dziękuję, gratuluję. Znakomicie. Dziękujemy. Znaki. Cieszymy się, że jesteście bezpiecznymi uczestnikami ruchu drogowego i mam nadzieję, że takimi w dalszym ciągu będziecie. No ale to też gratulujemy nauczycielom, nauczycielkom, które widzimy, rodzicom, którzy was tam przygotowali również w domach, bo przecież to oni was uczą tego wszystkiego. Gratulujemy i dziękujemy wam. Tak jest, bardzo dziękujemy. A ja też chciałem pogratulować paniom, które tutaj opiekują się, panią nauczycielkom. Znakomicie przygotowane dzieci, ale jakże uważnie oglądają, uczestniczą, oglądają transmisję, uczestniczą w lekcji. Znakomicie, brawo. Brawo, bardzo dziękujemy. Słuchajcie, ja jeszcze na zakończenie was chciałem zaprosić na naszą stronę internetową, gdzie jest bardzo dużo różnych fajnych quizów. Jest komiks z krokodylkiem Tirkiem, który możecie sobie tam obejrzeć. Także to jest nasza strona, to jest www.gitd.gov.pl i tam jest taka specjalna zakładka edukacja, gdzie jest taka na czerwono otwarta książka i tam jest bardzo dużo różnych fajnych i labiryntów, i krzyżówek, i kolorowanek. Także zachęcamy razem tutaj z krokodylkiem Tirkiem, abyście tą stronę odwiedzili. Także pozdrawiamy i ja wam również bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze zajęcia. Dziękujemy. Pa, pa, do widzenia.